Cześć, cześć, czołem! Przemko się cieszy już. Dzisiaj co? Dzisiaj akcja owijanko. U mnie mieliście zrywożenie, bo już na tyle ciemno, że nie było można nagrać owijania, więc nagramy sobie to u Matiego. I więc co? Dzisiaj co tu się dzieje w ogóle? 3 John Deere na jednym polu. Mój 605R. W prasie lata nówka, świeżo z placu ściągnięta. W sensie na zastępstwo, bo dopóki Matiego ciągnik nie przyjdzie, to musi być taki. Więc chodzi 655R z agrosieci. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. I chodzi John Deere 6530 i też 140 konia. Także wszystko się kręci powyżej 100 konia. No mój tam ma 120 plus EcoBoost, tam wychodzi 140. 6530 ma 140 fabrycznie, więc plus sam EcoBoost, czyli do 160 się skręca, no i Matiego nawet do 170 się skręca, ten, w którym siedzi, więc musi ostrożnie jeździć, bo żeby prasy nie przekręcić. A jakby ktoś był zainteresowany prasy, szukał, to dobra prasa, widzicie, ładne beleczki robi, więc jak Mati będzie chciał, to podeślę wam linka do Elixa i można śmiało sobie poszukać. Dużo belek nie nakręciła, bo długo nie jest. Teraz się więcej prasuje, więc trochę inaczej, ale tak to. Nie wiem, chyba tam 20 tysięcy ma, czy 18, albo nie, 20 albo 21, no coś takiego. Także jakby ktoś był zainteresowany, to jak najbardziej. Oczywiście z John Deere'ka będzie też tamtego vlog, bo Matiemu przekaże kamerę, więc jak najbardziej dostanie ją i sobie coś zobaczymy, jak Matiego vlog wyjdzie. O, Mati vlog będzie, o, w ten sposób. Będzie podwórkowy vlog, ale będzie napisane dodatkowo Mati, żebyście wiedzieli, że to Mati dogrywał ją. Ostatnio u mnie prasował jeszcze Pronarem, który tam stoi dalej, bo nie przyszedł ten ciągnik i on. Ciekawe, czy zadąży prasować, jak teraz na dwa jest ten zbierany. Jeszcze tata będzie pewnie później przyjeżdżał. Kurde, wuja już na trzy mnie tu stawia. Po przetrząsarce mega robota się jest, jeśli chodzi o sionokrzonki. Mega szybko dosychają. Mega fajnie. Także ta Lexa, przetrząsareczka i luksus idzie. Później muszę dorwać jakieś fajne zdjątko z zielonymi, żeby na miniaturę mieć. Grób są na pełnej. Grubson leci na propsie, nice. Dawno Grubsona nie słuchałem. Tam na czepa stoi i czeka, żeby ją zapiąć i ciągać. Chcę zobaczyć, jak się będziemy wyrabiać. Ten to może Kubota przyjedzie i będzie targała na ciapu. Ale daleko się kudła. Kurde, była tam na szybko, ogarnia beleczki. A Mati się akurat odwrócił, nie mrugnie światłami. Na oświetleniu LED, ale to więcej tam Mati powie o wyposażeniu tego ciągnika. Ciągnik oczywiście ten jest jeszcze na sprzedanie. Ten, który Mati jeździ. To jest zastępczy. Tam ma chyba 350 czy 70 godzin, coś takiego. Nie wiem za jaką kwotę. Ale jakby ktoś tam szukał takiego traktorka, to agrosieć. I no, w Wrocławiu takiego ma na placu.
dla ciasta mam chyba opaskę ustawioną, bo mnie łeb tym ciągnie. Dzisiaj muszę się zwijać szybciutko, bo jest 11, a za 5 godzin mam ostatnią jazdę na kategorię A. No, co jest, nie grasz? Paluch, tańcz mała, będę mówił mniej więcej wam nutki, bo później piszecie, co to za piosenka o tej sekundzie, a ja nie pamiętam. Przemek się wystraszy, że go w łepetynkę puknę. No mniej więcej idzie na równo. Tyle co Mateusz trasuje, to tyle zbieram. Ile jest? 6. To 9 już jest owiniętych. No to nice. Przemek, to jest dobry wariacik. Pracuje sobie tu, pracuje. No w sensie, można powiedzieć, że jest na wakacjach u Matiego już i chodzi, pomaga, pracuje tam. Roboty się chłopak nie boi, o. Tylko potrafi dokuczać. Mandalina, ile mamy minutek? 7? Zaraz zobaczymy, albo 27, nie no, 7. Nie wiem, jak GoPro jest teraz ustawione, muszę poprawić go. Pięknie wygląda ten zielony. Dresem jak i każdy. Prawilny odcień zieleni. Ale opony zostają na tym. Na betonie, ja pierdzielę. Normalnie czarne ślady. Dzisiaj będę tylko twój, w klubie zrobię wielki gnój. Nie no, tutaj nie, w Nepalu tak nie śpiewa. Ale ja się śmieję. Ten shurf dance jest zajebisty. Co się nauczyć tego, na imprezie będziemy tak tańczyć. Mateuszowi auksa muszę ogarnąć i nawet będziemy sobie gadać podczas roboty.
Przemek Negus 1 już siedzi. No, 6530 z ładowaczem czołowym 663. Taka mała, a już chciała. Chill out, normalnie. Łapy mnie szwentem normalnie. Masakra. Chyba w innej kolejności zacząć to ustawiać, bo nie sięgnę. O, się rozpierdzielił, pójdzie na zielono. Rozprułem tego, bo miała wuja odwozić belkę na zielone, żeby poszła. Powiem, jak coś tam se nuci chyba, bo se nóżką tupię. No bo mu się nuci. A no powoli ubywa. Dobra, później dogramy coś dalej, jak będzie więcej nakładzone. Coś może się się wymyśli. Dalej, dobra, widzimy się za chwilę. A few moments later. Jolo. Lecimy do Matiego, kurwa, w końcu się udało. Patrz, na co tu jedzie. Mateusz jedzie. 155. A co ty masz? Pajac. Kurwa. Piękne rzeczy, patrz ta ludzie, jak tu pięknie. Kurwa, śmierdzi nowością. Ale dziwnie się tu wysoko siedzi, tak. Albo mi się wydaje, nie, bo wyższa... Nie, ja mam blisko. No, na zero to jedno. Albo mówię, albo ten, albo wyższa tu jest kabina niż moja, ale raczej nie. Nie wiem, nie mam dla tego pojęcia. Oj, wie. Dobra, ale tym to można pracować. Przyjechałem zajumać jedne przyczepę. 41 z tamtego było. Co? 41 z tamtego było. 8. Hmm? 8 mam. No to sympatycznie. Patrz, takie on tu mowę, tory wyjść. Ile ty masz, kurwa, 4 wyjścia, a co to jest piąte? Podnosik. A. Tu masz podnosik 4. Nie, wyjścia. Ale tu 2, 4, a to piąte? A to jest chyba listobusa. Eee. Ta czasówka. ICV jakiś. Nie, SCV. No to masz wszystkie SCV, elektronowary. Ale... Jo, się nie jazdą na takich rzeczach. Tu warunki brakuje. Ale kurde, teraz cichutko, spokój. A zablokowałeś go na obrotach sobie? Tak. Tutaj. A, no to glansko, 1550. A, jak włączyłeś wałek na eko, to on sam się blokuje na 1550, nie może. Nie, właśnie nie. Nie blokował się, nie wiedziałem, bo tutaj ustawiłem na obrotach. Ty, no mi się blokuje. Nie, może macie włączone. Albo ja mam ustawione tam. Ty nie wiem, co włączyć. Jest tylko to, nie? No i na jako jest na 460 na obrocie. Tak, bo za szybko też. No, pierdala, to jest za szybko. No, musiał szybciej jeździć. No dobra, zostawiam ci GoPro, załóż na łapek. Możesz poopowiadać o ciągniczku, co to jest, skąd to jest, dlaczego to jest i w ogóle. To dużo pytań, za mało odpowiedzi. No to właśnie. Także możesz sobie tu poopowiadać troszeczkę, o co chodzi, a ja idę załadować tamtą przyczepę pierwszą i spierdalam owijać dali. Kurwa, tak to ubywa, nie zadążasz prasować, co? Kurwa, no jak zapierdala to? Kurwa, my nie zapierdalamy, my pracujemy. W porządku.
Nie, ale wiesz co, to bo ja mówię, Mateusz jak w Rusku był kawał chłopa, tak teraz kurwa dzieciosek się w żołnierze zrobił. Jak to kurwa pan, kabina kurwa jak moja łapy. No, ale ty jak jechałeś, żeś tam pomiędzy płytom a budynkiem, powie kurwa, Mati się skurczył, mówię, jaki malutki się zrobił. To już muszę, to już wiem jak ja wyglądam zielony. Kurwa i 13 latek. Nie, masakra. Masno fest. I to i zajebiste, jak pokosy wyszły. No kurwa się jak tam też miejscami dasz. Gdzie? Zapierdalało. Od tamtej strony? Nie, tam. A tutaj ten drugi był chujowy. A to od tej strony co ty robiłeś? No, ale było tyle tak dużo na jebanach. Tu są pokosy po tobie 2, 4, 5. Nie, ten już jest mój. Tu tego to ja już robiłem. No. Bo ty zanim wypierdoliłeś te poprzycza wszystko. Pierdolenie z tym. To ja już zrobiłem tutaj to. Kurwa, chłopak, ja niezwyczajny, żebyś tak szarpał. Co? Ale patrz, taki tu napis na szybach, Premium Edition. Kurwa. Normalno. Jeszcze Ultimate było, ale... Ultimate, to co tam jeszcze było włożone? No stopniówka. A tu jest? Nie, tu jest Direct Drive, a tam jest... Ale Direct Drive też jest spoko. Do Tura to idealny. A tak, przy tym to byś nie miał tego joysticka, byś musiał mieć osobny joystick do Tura. Nie no jest, tutaj nie ma tego. Nie ma w opcji, ale jest taki ten mały, ten chuj. A, tam na końcu. Tego, nie? O, ma styk. Jestem wtedy ten do wszystkich zaworów. Jeszcze uchwyt by się przydał na komputer, bo tak to nie możesz jak ręki oprzeć. Nie, no ja właśnie na komputerze opieram i tu. Aaa, patrz tak jak kurwa. Tam to mi niepotrzebne. Ja pierdolę, jaka tu cisza, jak przyjemnie. Tam jest, otwarta jest szyba. No widzę. No a tam jest kostka wyjęto i tak, i tak. A u mnie większe są te kostki chyba, albo inaczej szyba jest ułożona, że... Nie, to samo. Nie wiem, kurwa. Ale że masz... A ty to znowu wychodzą kurwa różnych jak z gry, nie? O! Nie, i... Kurwa, blue ci się zachciało. Musisz nalać AdBlue. Tak. Na tym Orlenie za Brzeście po lewej stronie jest normalnie. A nie, na tym, na Orlenie tym pierwszym na Brześciu też po prawej jest. Bańkę, piątkę czy tam dychę kupić, piątkę, nie ma co tam przesadzać. Ja zatakowałem go za 400. 50, zobaczymy ile pierdoli. A, patrz taki ma ładny wskaźniczek. U mnie to są wskazóweczki jeszcze. Bye bye. Kurde Mati, ale bym łbem wyryżnął w futrynę. Nie no, śmiutko. Dobra, to skleimy to razem w jeden vlog. Nie będę pierdzieli w dwóch. Dobra, to teraz mieliście ściągniczka i będziecie mieli teraz przebitkę z owijaniu. I zaraz będzie dalszy ciąg owijaniu. Nie będę dwóch vlogów skręcił, bo nie mam tyle czasu dzisiaj, bo do 16 tylko. Bo później jadę na motocykl jeździć. A, czy masz? No jak? O 16. Trochę słabo dzisiaj wyszło. Ale lepiej to niż jutro w Wordzie o 12. Zanim się naładuję. Ale wiesz, lepiej to niż jutro, tak jak w Wordzie mam na 12, to jutro totalna kapsa by była, bo w połowie dnia bym był wycięty. No to chociaż pod koniec. Kurwa, chciałem się wyjebać. Teraz biegł na jebane. Ale fajnie jest, jak jedziesz drogą, nie? No. I z najwyższego biegu C możesz ruszać. 8 biegów ci przejebie i masz 55 na godzinę. To jest po prostu, to myślę, że ta Direct Drive będzie z B, później C, no wiesz, no to jak ruszasz z C, no nie? A później masz, że to klikasz tak to BC w takim razie. No BC, nie? I mogę na tym i na tym, to kurwa tak zdrukuję, że normalnie... Ale wiesz co, to będzie wygodne, tak jakbyś turę do takiego chciał założyć. A no i po polu pozapierdalać. To i nawet BC wstawić, czy nawet na samo B i na auto, no. To od razu masz tyle, że od obrotów ci się zwiększa prędkość, biegi ci przeskakują, a ja muszę zdjąć rękę z joysticka i... No patrz, tu mam ten i ustawiam, patrz, prędkość. Aha. Mogę suwakiem, wtedy daję go na auto i będzie jechał mimo wszystko na prędkości, nie? Aha, w ten sposób. Ten, ale wałki te są idealne, bo słabki idealne, bo wałki zajebi się wyszły. No. I wiesz, jak jechałem sobie, wziąłem sobie na auto i chuj, nie? Sam, jak się hamowywałem, sam biegi normalnie spierdzielą, wtedy mu się załączyłem te obroty, że od iluś tam dodaję, od iluś zdejmuję. To jest poustawione. No, tu jest na pewno ustawione na eko i na tym. Tylko tu jest izobus, nie widzę tego, gdzie to jest tutaj. W menu by trzeba było wejść i wtedy ustawić pomiędzy... Nie, no, też jest od GPS-u. Nie, wyjdź z tego. Karta. Na dole, w prawym narożniku masz menu.
Wchodzi w to coś? Tak. Jo. A we wszystko, o kurwa. No, także tam lepiej, masz... Lepiej nie tykać. Nie, czemu? Ja kiedyś przesiedziałem... Nie, no tak, jakby się pobawił. Dzień się... czasu i człowieku przesiutkę zagarnięte. No kurwa, no. Dobra. Robimy doklejkę, ja spieprzam po sycawkach.